Cześć. Niedawno pokazywałem Ci, w jaki sposób można zacząć używać aplikacji mobilnej TrainBrains i sprzętu, który jest do niej dedykowany. Link do tego filmu znajdziesz w komentarzu na dole, a ja w tej chwili zapraszam Cię do zobaczenia, w jaki sposób wygląda postęp prac nad układem do sterowania rozjazdami. Zapraszam. Ten układ to element przeznaczony do sterowania dwoma rozjazdami. Zaprojektowany jest on do sterowania napędami rozjazdu wykorzystującymi trzy przewody do zasilania. Przewód wspólny oraz dwa przewody umożliwiające wysterowanie napędu w taki sposób, aby przestawił rozjazd w jedną lub drugą stronę. Układ został zaprojektowany głównie pod kątem sterowania napędami firm MTB, ale bez problemu podepniesz tutaj również inne napędy wykorzystujące ten sam sposób działania. Dodatkowo układ wyposażony jest w elementy umożliwiające kontrolę pozycji rozjazdu po przełożeniu w taki sposób, aby można było wykryć różne nieprawidłowe sytuacje. Dzięki temu zarówno w aplikacji lub na pulpicie będziesz mógł zobaczyć, jaka jest aktualna pozycja napędu. Wszystkie złącza, do których trzeba będzie samodzielnie przypiąć przewody, są to złącza śrubowe. Oprócz tego umożliwiają one wyjęcie wtyczki w taki sposób, aby można było jak najwygodniej podłączyć przewody. Sam sterownik zasilany jest poprzez czteroprzewodową magistralę połączoną pomiędzy sterownikami a kontrolerem segmentu. Napięcie wykorzystywane do sterowania napędami rozjazdów podłączone jest osobno. W tym celu wykorzystujemy osobne źródło zasilania podające napięcie z zakresu od 0 do 16 V. Sterownik posiada dwa kanały, dzięki którym możemy sterować dwoma napędami niezależnie. Każdy ze złącz opisany jest odpowiednio cyfrą oznaczającą poszczególny kanał. Od spodu płytki znajdują się dwie diody sygnalizujące stan napięcia oraz status samego układu. Znajduje się tam także przycisk wykorzystywany do adresowania układu. Sterownik możesz podpiąć do dowolnego złącza na płytce kontrolera segmentu. Bezpośrednio po podłączeniu sterownika do kontrolera, informacja o pojawieniu się nowego urządzenia będzie widoczna w aplikacji TrainBrains. Więcej informacji już niedługo. Zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału oraz odwiedzenia naszej strony. Do zobaczenia!